Cel główny odcinka to sprawdzenie, czy olej z bańki, na której widzimy klasę jakości C1, jest taki sam jak olej z bańki z oznaczeniem C2. Jan zastanawia się, jaki jest powód tego, że w zależności od wielkości pojemnika olej jest w dwóch różnych klasach C1 i C2. Podsumowując, otrzymujemy potwierdzenie, że te badane oleje są... Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany olej Total Quartz Ineo First w klasie lepkościowej 0W30. Cel główny odcinka to sprawdzenie, czy olej z bańki, na której widzimy klasę jakości C1, jest taki sam jak olej z bańki z oznaczeniem C2. To jest zagwozdka Janka, który w jednym zamówieniu otrzymał olej z dwoma różnymi oznaczeniami. W ramach ciekawostek na początku kilka różnic między C1 a C2. W tym miejscu dziękuję Andrzejowi Wardzińskiemu, bo pod shortem zapowiadającym ten materiał umieścił następujący wpis. C1 ma 0,5% popiołu, C2 ma 0,8% popiołu, oba HTHS w podobnym przedziale, C2 lepiej chroni silnik, a C1 bardziej chroni DPF i cały układ eko. Trzeba przyjąć, że bardziej chronimy silnik, a DPF to część eksploatacyjna. Na przykład DPF na C1 wytrzyma 300 tysięcy km, na C2 250 tysięcy km. C2 za to wydłuży przebieg silnika może o 20-30%. Dużo zmiennych, żeby to określić. W dzisiejszych silnikach z wtryskiem bezpośrednim wymiana oleju co 7-12 tysięcy km, zależnie od rodzaju eksploatacji. To jest stanowisko Andrzeja, zachęcam do prezentowania swoich opinii w komentarzu pod filmem. W tym miejscu odsyłam też wszystkich zainteresowanych do filmu, który traktuje całościowo o klasach jakości według ACA. W nim pojawiła się m.in. informacja, że porównując specyfikację z 2016 roku z obecnie obowiązującym wydaniem z 2021, należy wskazać na usunięcie kategorii C1. Oznaczenie C1 może nadal występować na produktach pod warunkiem, że zapewniona jest zgodność z najbardziej aktualną wersją specyfikacji ACA 2016 w ramach tej kategorii. Plus więcej zobaczcie bezpośrednio w przywołanym materiale. Inicjatorem eksperymentu jest Jan. Jan skierował do R2D następującą przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy z oznaczeniem C1 z pojemnika 5-litrowego. Próbka numer 2 to olej nowy z oznaczeniem C2 z pojemnika litrowego. W pierwszej kolejności oceńmy stopień podobieństwa tych olejów w oparciu o ich barwę. Sprawdzamy pod mocnym oświetleniem z różnych perspektyw. Brak jakichkolwiek różnic. Jan zastanawia się, jaki jest powód tego, że w zależności od wielkości pojemnika olej jest w dwóch różnych klasach C1 i C2. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar próbki numer 1 oznaczony jako olej w klasie C1, później pomiar próbki numer 2 z oznaczeniem C2. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 1 jest następująca: 50,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,96 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 189. Płynnie przechodzimy do pomiaru próbki numer 2, zapraszam.
Lepkość dla oleju świeżego, próbka numer 2 jest następująca. 50,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,99 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 191. W pierwszej kolejności porównujemy otrzymane wyniki z deklaracją producenta. Imponująco wysoka zgodność w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz całkiem satysfakcjonująca w temperaturze 100 stopni. Różnice między próbkami numer 1 oraz numer 2 należy uznać za marginalne. Z punktu widzenia parametrów lepkościowych to dwa dokładnie takie same oleje. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy otrzymane wyniki. Podczerwień dobitnie potwierdza, że formulacje tych dwóch olejów są dokładnie takie same, brak jakichkolwiek różnic. Podsumowując, otrzymujemy potwierdzenie, że te badane oleje są dokładnie takie same. Wszystko wskazuje na to, że zarówno jedna próbka, jak i druga to olej w klasie C2. Oznaczenie na jednej próbce klasą C1 to najprawdopodobniej błąd na etapie etykietowania. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!